Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a i nie rzuca oszczerstw swym językiem. Ten, który nie czyni liśnie mu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi. Nie szukaj tylko pięknej twarzy, szukaj też dobrego serca, bo piękni ludzie nie zawsze są dobrzy, a dobrzy ludzie są zawsze piękni. Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana. Ze swoim uszczerbkiem, ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Nigdy więcej.